rozmowy. Prosimy, jak stworzyć miejsca pracy? Jaką ma Pan odpowiedź dla słuchaczki i słuchaczy? Na początek 25 wyrzucić wszystkich tych ludzi, którzy tutaj murują te Kielce od bardzo dawna. Pierwsza kwestia. Tutaj dużo mówią, a tak naprawdę nic z tego nie wynika, dlatego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i święto wszystkim po raz kolejny o tym rozmawiamy. Problem polega tutaj na nepotyzmie regionalnym. Tak samo jak to jest problem kraju, tak samo jest to problem regionalny. Tutaj w tym mieście, w tym regionie nie zostanie się sprzątaczką w żadnej instytucji państwowej, jeżeli się nie ma umocowania partyjnego. Tutaj rozmawiamy... To parlamentarne czy samorządowe? Słucham? To raczej kategorie samorządowe są rządowe. Tak, to nie ma zupełnie znaczenia. Nie o to mi w tym wypadku chodzi. Genezą całego tego jest, możemy tutaj ściągać przemysł. Oczywiście możemy tutaj walczyć o to, żeby się ten region rozwijał. Niech pani się na razie nie rozprasza, bo naprawdę to jest dość ważne dla naszego regionu. Chodzi tylko o to. Pan mówi, że wybory nie mają znaczenia. No jak dali pani skończyć, to pani powie do końca, o co mi chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, że możemy tutaj ściągnąć rzeczywiście inwestorów, tylko do czego? Skoro młodzi ludzie od zawsze stąd uciekają. Tutaj nikt nigdy nie stworzył warunków dla młodych ludzi, żeby dalej chcieli tutaj być. Tak, zaraz powiem. Jeżeli chodzi o IT, cały rynek, bardzo się cieszę z tego, że tutaj taki inkubator powstał, ale Kielce nie zaczną się i region rozwijać, dopóki nie zadbamy o przemysł. Przecież tu się zamyka kopalnie. Niedawno ktoś zrobił sobie niezły biznes tutaj na kopalniach kamienia. W tej chwili są do sprzedania, jeżeli by ktoś chciał kupić. Bez poważnego przemysłu w Kielcach nie staniemy na nogi. Taka jest prawda. My tak naprawdę płacimy największą karę za to, że pozamykano nam Chemary i całą resztę. Jest teraz park technologiczny. Super, bardzo się cieszę, bo jestem za tym, żeby się rozwijały nowe technologie, że to jest przyszłość narodu. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość regionu, nepotyzm. Tutaj ludzi się zraziło do tego regionu. Ludzie tutaj nie wierzą już tym ludziom. Oni tak naprawdę już stracili nadzieję na to, żeby tu wrócić. Więc jeżeli mamy tworzyć przemysł, to dla kogo? To w takim wypadku, jeżeli mam statystyczne dane śledzić, to w 2060 roku, rozumiem, że dla emerytów, to zróbmy przemysł dla emerytów, bo wychodzi na to, że tylko emeryci w Kielcach zostaną. Problem polega na tym tak naprawdę w tym mieście, że tutaj mogą przyjechać inwestorzy. Tutaj mogą być ludzie, ale tutaj się nie stwarza warunków. Tutaj władza i ludzie, którzy w tej chwili, spółka PSL czy ZSL, jak kto woli, zamurowała to miasto. W wielu regionach tego województwa tak naprawdę dochodzi do nadużyć, jeżeli chodzi o wpływanie na ludzi, jeżeli chodzi o głosowania na choćby w wyborach, jeżeli chodzi o podejmowanie pewnych decyzji. Ludzie się tu umocowali przez wiele, wiele lat i zablokowali Kielce. Ludzie stąd uciekają. Młodzi naprawdę widzą, co tu się dzieje. Oni nie wiążą tego miasta z tym, więc co możemy zrobić? Jedyna rzecz to z powrotem przekonać ich, że warto wrócić do Kielc i do regionu świętokrzyskiego, bo tu jest ich miejsce. Wie pani co? Ja znam wielu ludzi, którzy stąd wyjechali, tak jak z innych miast, bo mam przyjaciół w całym kraju. I ci ludzie tutaj, jak z nimi jestem, wszyscy wzdychają, jak patrzą na świętokrzyskie, bo to piękny region. Natomiast każdy z nich żyje za granicą w rozstaniu z rodziną. Oni chętnie by tu wrócili, ale nie mają do czego. Mówimy tutaj o drogach. Tak, potrzebujemy siódemki. Nie wiem, co PO z PSL-em robiło przez 8 lat, że ciągle mamy ją nieskończoną. Tak naprawdę, ja wiem, że to jest dość długi proces, natomiast tak naprawdę zostaliśmy nieźle załatwieni, jeżeli chodzi choćby o trasę S7. I nikt za nami tak naprawdę nie stał, bo kogo interesują świętokrzyskie. Dzisiaj są wybory, każdy opowiada o cyfrach, ja tylko te cyfry panów słyszę i pani przepraszam. I robi mi się słabo, nie mogę tego nawet słuchać. Nie znacie genezy tak naprawdę tego, co naprawdę gniecie świętokrzyskie. Ludzie nie wierzą wam, już nie wierzą w to, że się coś zmieni. Musimy to odwrócić. Dzisiaj, jeżeli chcecie wiedzieć, to się udało w 95 roku, jak wydałem płytę. Dużo ludzi było dumnych z tego, że nagle jest z Kielc, bo chodził kawałek. Wiecie o co chodzi? To jest marketing. Ludzie muszą się skupić na Kielcach. My musimy być atrakcyjni marketingowo też. My musimy stworzyć to miasto. Mamy wielu artystów, mamy wielu pisarzy przez całe lata. My jesteśmy zagłębiem artystów. Tutaj stąd pochodzi choćby Gołas. Stąd pochodzi bardzo wiele osób. My tego w ogóle nie wykorzystujemy. My musimy tak naprawdę stawiać na młodych ludzi i rozwój od podstaw. My mamy zepsute fundamenty, o tym mówię. Jeżeli wyrzucimy tych ludzi 25 i obywatele wezmą sprawy w swoje ręce, tak jak to ma miejsce w wielu krajach na świecie, wierzę w to, że zaczną się zmiany, ponieważ nikt z nas, którzy tu mieszkają, nie chce źle dla swojego miasta. Chce, żeby wróciły nasze dzieci, nasze wnuczki, ludzie do nas. My dlatego chcemy. I powiem pani tak, jeżeli
ma się coś zmienić. Wtedy mówimy o inwestycjach, wtedy mówimy o lotnisku, wtedy mówimy o różnych rzeczach. Tak, potrzebujemy małego lotniska, żeby ci inwestorzy mieli gdzie wylądować, po to mamy masów. Rozmawiamy o wielkich inwestycjach w tym mieście, wydajemy ogromne pieniądze z budżetu na rzeczy, które komu mają służyć? Tym ludziom, komu? Bo nie wiem, przyjezdnym czy tym, którzy wyjechali? A ci, którzy tu zostali, są załamani tymi inwestycjami. O to chodzi, tu się nie rozmawia z ludźmi oddolnie. Tak samo fundamenty w Świętokrzyskim nie ma, te fundamenty zgniły przez 100 lata korupcji, nepotyzmu wszystkich tych ludzi. I dlatego my nie możemy się rozwijać. Brawo!